Pokój, i dobro, kochani. Dziś jest poniedziałek, 4 września, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Muzyka Dzisiejsza Ewangelia, kochani, opowiada, jak Jezus został nieprzyjęty, odrzucony w Nazarecie. Przyszedł do swojej miejscowości, w której się wychował, w której był znany, i swoim zwyczajem poszedł do synagogi, aby czytać Słowo Boże. Wybrał taki fragment z Księgi Proroka Izajasza, który był jego programowym fragmentem to znaczy, ujawnia tam, na czym będzie polegała jego misja. Mówi, że nikogo nie będzie omijał, że jest posłany do ubogich, do pokrzywdzonych, że przyniesie ulgę wszystkim w cierpieniu, że nikogo nie przekreśli. Na początku wydaje się, że Jezus wywołuje podziw u swoich słuchaczy i zastanawiałem się, skąd on to ma. Właściwie my wszystko o nim wiemy. Ale w momencie, kiedy Jezus mówi, dziś spełniły się te słowa pisma i odnosi te słowa pisma świętego, które odnoszą się do mesjasza, do wybawiciela, odnosi do siebie, wtedy już nie wytrzymują. Jezus tłumaczy, że pewnie powiecie mi przysłowie, lekarzu, ulecz samego siebie. I mówi tylko w swojej ojczyźnie, u swoich najbliższych, prorok może być tak lekceważony. I w tym momencie oni nie wytrzymują i wyprowadzają Jezusa na zewnątrz, aby go strącić z urwiska, natomiast Jezus, przyszedłszy pośród nich, oddala się. I już nigdy Jezus nie wraca do Nazaretu. To jest ostatni raz, kiedy go tam widzą. W tej dzisiejszej Ewangelii, kochani, można dostrzec takie wyraźne aluzje do męki i śmierci Pana Jezusa. Kiedy Pan Jezus rozmawia z mieszkańcami Nazaretu, to mówi: Pewnie powiecie mi to przysłowie: lekarzu ulecz samego siebie dokonaj tutaj w swojej ojczyźnie to, co gdzieś tam w innych miejscach dokonywałeś. Jest to wyraźne nawiązanie do tego, co spotka Pana Jezusa w godzinie Jego śmierci, kiedy będą z Niego szydzić i żołnierze, i Żydzi, i również jeden ze złoczyńców. Będą szy szydzić z Pana Jezusa, mówiąc: innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Nie brak tutaj również nawiązania do zmartwychwstania. Kiedy Pan Jezus został wyprowadzony na zewnątrz, na urwisko, po to, żeby być strąconym, żeby być zabitym, on pośrodku pomiędzy nimi przechodzi, nikt nie jest w stanie go skrzywdzić i oddala się. Podobnie było z Panem Jezusem. On dotknął śmierci, ale nikt nie był w stanie właściwie go zatrzymać. On nadal przeszedł jako ten, który był zwycięzcą. I to jest właśnie ten motyw, który nawiązuje do zmartwychwstania. Czego możemy, kochani, nauczyć się z dzisiejszej Ewangelii? Po pierwsze, tego, żebyśmy tak jak Pan Jezus nikogo nie omijali, nie dyskryminowali, byśmy wychodzili do każdego człowieka, kto jest głodny Ewangelii. Po drugie, powinniśmy się nauczyć tego, abyśmy liczyli się z tym, że kiedy pójdziemy drogą Ewangelii, że możemy być odepchnięci, odrzuceni. Jeszcze się taki nie narodził, który by każdemu dogodził. Zobaczcie, nawet Pan Jezus został odepchnięty. Ile razy w swoim życiu słyszałeś takie słowa? Wynoś się, nienawidzę cię, nie chcę ciebie, nie jesteś mile widziany. Być może słyszeliście wielokrotnie te słowa, i to sprawiało ogromny ból taki w waszym sercu. Myślę, że Pan Jezus wtedy musiał również bardzo cierpieć, i on dzięki temu również rozumie tych wszystkich, którzy w, taki, w takiej sytuacji również się znajdują. Bardzo kochani, poruszają mnie słowa z dzisiejszej Ewangelii, które mówią o tym, że wyrzucili Jezusa z miasta, że wyprowadzili go. Czasem zdarza się, że niektórzy ludzie również w naszych czasach wyprowadzają Jezusa na zewnątrz ze swojego serca. Panu Jezusowi jest wtedy bardzo przykro, ale szanuje on wolność tych ludzi. Ci, którzy odchodzą z kościoła, dokonują aktu apostazji. Powinniśmy szanować ich wolność, na siłę ich nie trzymać. Natomiast zawsze mówić im, jakie są konsekwencje, że jest to takie duchowe samobójstwo. Chciałbym, kochani, dzisiaj zaproponować Wam, abyście dokonali czegoś, co jest absolutnym przeciwieństwem tego, co się dokonało w Nazarecie. Byście nie wyprowadzali Pana Jezusa na zewnątrz, ale wprost przeciwnie, byście go zaprosili. Panie Jezu, przyjdź do mojego serca. Kolejny raz. Tyle razy Cię zapraszałem, choć czasem przez moje grzechy, przez moje niedbalstwo i opieszałość czasem Cię wyprowadzam na zewnątrz. Nie chcę tego, więc dzisiaj kolejny raz zapraszam Cię. Czuj się w moim sercu, w moim życiu, jak u siebie w domu. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże Papa. Pa. Do jutra.